Witam wszystkich widzów zgromadzonych. Dzisiejszy content wykracza poza granice normalności, bo aż mi się licznik w sklepie zbugował i tylko stopaczek pokazuje. W poprzednim filmie mówiłem, że za każdą łapkę będzie jedna rozbudowa. Wbiliście tych łapek prawie 400, a ja się na to przygotowałem, że może być aż tyle, więc pytałem, co sądzicie o pomyśle, żeby na przykład otworzyć paczkę za 500 000 zamiast 200 rozbudów, czy robić wszystkie, czy 500, i rabini są niezdecydowani w tej kwestii. Więc jako, że było prawie 400 łapek pod filmem, to zrobimy tych rozbudów 400. Ale rozdzielimy sobie to na dwa razy, bo ten film trwałby, oj, bardzo długo. 199 mam, zaraz jedną dorobię. Otworzymy sobie dzisiaj 200, a na drugą drużynę level upów otworzymy sobie kolejne 200, więc zostaw łapkę w górę za poświęcenie, proszę, bo rano jeszcze nie miałem żadnej rozbudowy. Nie, w sumie to po odcinku zrobiłem chyba z 4 albo z 5, to miałem 5 rozbudów rano, resztę zrobiłem w robocie. Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, a możecie płacić przelewem, blikiem albo PaySafe Cardem. Na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym WAHU macie 5% taniej, a link do strony macie w opisie. Pamiętaj o zostawieniu subskrypcji na tym kanale, bo warto. Nie dość, że czasem jakieś giveaway dla widzów to robię, tak żeby przekupić trochę. Do takiego kontentu, robienia dużo czegoś albo wydawania dużo czegoś, to będzie więcej, więc zasubskrybuj, żeby nie przegapić. No a ja bez przedłużania, co 200 paczek jest do otwarcia, więc to chyba trochę zejdzie, nie? Wydaje mi się, że przynajmniej surówki na OBS-ie będzie z godzina, ale ostatecznie jak to wyjdzie, zobaczymy. Nie będę pokazywał każdych ekranów, bo to pewnie co druga, co trzecia paczka będą ekrany, a nie chcę też, żeby ten film trwał pół godziny z trafienia 8 trójek, no bez przesady, ale wy możecie dać znać w komentarzu, czy robiliście, ile zrobiliście, co trafiliście, czy było warto, czy nie było warto. Ja musiałem jak coś wydać ze 150, 180, może 200 tysięcy, bo tyle kart, co miałem, to mi nie wystarczyło, dokupiłem sobie trochę po odcinku i w robocie siedziałem i mieliłem sobie te rozbudowy po prostu. A co do tej paczki za 500 000, to zobaczymy, jak wyjdzie z inwestycjami, bo mam pomysł taki, żeby zainwestować dużo kasy, żeby dużo zarobić, żeby mieć i na Renato Sanchez'a, i na paczkę za 500 000 końców, więc w tej FIFA jeszcze na pewno otworzymy, wydaje mi się, że nie raz, więc zasubskrybuj, bo tak. Ogólnie jakie mam oczekiwania? Jeden level up, może dwa, tak z 12-13 walkoutów, nie no więcej, z 20 nawet bym powiedział, żebym chciał. 8 piątki wszystkie możliwe, 8 czwórki, 8 trójki, żeby mi nie brakowało i luksus. Może coś jeszcze, nie wiem, zobaczymy. Będzie pierwszy walkout? No to chyba to będzie klasyk w dzisiejszym otwieraniu. No Parejo nie dojechał. Pierwszy walkout? No przecież, że nie. Jezus na was, już go trafiam dzisiaj trzeci raz. A otworzyłem dopiero 10 paczek i boli mnie strasznie to, że ten sklep laguje, więc na OBS-ie jak będę miał godzinę, to wydaje mi się, że jeszcze z 50 paczek zostanie przy tych lagach. O, będzie pierwszy! Nie, no już myślałem, że chociaż trap 8-6, same 8 trójki tu lecą. Brazylijczyk gorący, bo Casemiro 8-9, to jest pierwszy walkout na 20 paczek. O, ty, w sumie fajny zestaw, 8-4 i 8-3 w dodatku, ale jeżeli to będzie jeden walkout na 20 paczek, to powiem szczerze, że będę niezadowolony, bo jak na początku mówiłem, że coś 13, 14, 12 walkoutów, to za mało, no z 20 to na miękko powinno być. W sensie tak mi się wydaje, że tak powinno lecieć z tych paczek. No kurde, mamy lipiec przecież, niech nie obniżają tak dropu, no bez jaj. O, i Sergio Busquets, dobrze, jego jeszcze nie ma. No może w końcu Modric? Modric, dobra, mamy kolejny walkout po chyba 6 paczkach. Ogólnie powiem wam tak, jest teraz 28 stopni, tak? 28, dobrze. Dobrze mówię? Czekaj, sobie sprawdzę, bo nie wiem. Tyle było przynajmniej wcześniej. No, jest 28 stopni w tym momencie. Okna mam otwarte, więc jeżeli jakimś cudem będzie słychać jakieś tam dźwięki zza okna, to sorry, ale nie da się wytrzymać. To jest tak gorąco, że masakra. Jak ja będę przy setniej paczce, to będę pewnie taki zmęczony od tego gorąca siedzenia przy kąpie i otwieraniu, że... Zanim ktoś powie, co, zmęczył się otwieraniem paczek przy kąpie, a... No cóż, no, jak jest gorąco, to moje ciało rządzi się innymi prawami. O, tręcznik? No proszę, trzeci walkout już. Zaczyna się rozkręcać, no level upik jeszcze jakiś do zestawu za chwilę i będzie idealnie. A ile ja paczek otworzyłem? Bo nawet nie wiem, coś koło 30 chyba. No, 28. To 3 walkouty na 28 paczek. Tak zatowalająco, ale oby jak najlepiej. Może kolejny od razu? No, niekoniecznie.
Dinge K84, dobra, jak lecą 8 czwórki, których jeszcze nie mam, to jestem naprawdę zadowolony. Jak coś jedna rozbudowa, to 6 kart potrzeba przepalić, każda po 700, no wiadomo, sporo miałem w klubie, ale jakbym kupował wszystko z rynku, to wychodzi 4200, więc taka 8 czwórka plus jakieś dwa placuchy mniej więcej zwracają, nie? Mniej więcej zwracają, Gnabry, proszę bardzo, to na pewno zwraca. W sumie to na szybko, bo zapomniałem pokazać, sprzedałem większość foderu, nie? Tak się zafiksowałem tymi paczkami, że zapomniałem. Stąd jest hajs na koncie, jeszcze tam parę kart sobie kupiłem, ale tu przejadę. O, proszę bardzo, za ile się sprzedawały. Ogólnie coraz więcej duplikatów się pojawia. No jak leci po jednym, to dobrze, ale jak po dwa, to już nie miło. I ogólnie nie będę każdego z tych duplikatów szedł przepalać, bo uwierzcie mi, że bardzo mi się nie chce tego robić. No jakbym miał po 200 rozbudowach, po co 10 albo co 20 rozbudów te wszystkie karty na nowo wrzucać, o jak na przykład teraz dwa duplikaty, no, niewymienne na pewno. To mi się nie chce trochę, no a po drugie to nie mam na tyle czasu, bo muszę wstać na 5:30, jest 20, więc no chciałbym delikatnie się wyspać chociaż. O, może coś? Od razu? Bernardo? Bernardo to nie jest, ale Bruno przyjmę. No może teraz ktoś lepszy... Royce. No myślałem, że chociaż Tomek Miller albo Trapp, ale a nie, duplikat, jak to jest 8-5 duplikat, to no, wysokie prawdopodobieństwo, że wymiennego miałem. Gorący Brazylijczyk, Neymar, Eder, Militao, Vinicius Junior. O, proszę państwa, walkout nareszcie, po tylu latach, Toni Kroos. No bo się mam 18 minut niecałe, z czego 3 minuty to gadanie na początku, z paczek pewnie 3 minuty, więc przy dobrych wiatrach 15-minutowy film będzie. Ej, nie wiem, czy to widać w kamerze, nie? Ale po 20 minutach już siedzenia tutaj jestem spocony jak świnia. Ja muszę siedzieć w koszulce, żeby nie było, nie? O, walkoutik mamy, Kings i Con, proszę bardzo, jak coś obniżyłem sobie trochę kamerkę i się rozwaliłem na fotelu, żeby było wygodniej, bo... O, La Caca? Aha. Jeden Hazard 8-4. Ja ogólnie szczerze, tak zupełnie szczerze, myślałem, że... 8-2 duplikaty, 8-1 to wiadomo. Ale myślałem, że będzie leciało tyle duplikatów foderu wysokoocenionego. Znaczy, jak tak się coś dzieje w robocie, tak sobie myślę, ty, otworzę te rozbudowy, co chwilę będzie jakiś walkout w niewymienny duplikat, 8-6, 8-7, 8-8, to sobie poprzepalam na składowe o ikony, na składowe o Pikachu i Shifter, na inne składowe o cokolwiek innego, a tu jest taki kloc, że... Nie było warto jak na razie. Przecież nie, no już jest 141, dobra, jeszcze nie ten, jeszcze nie wyrokujmy. O, to chciałem powiedzieć. No i się zaczyna, po 3 duplikaty w paczce. Tego Angelino to już chyba 6 raz trafiam dzisiaj. Ani razu nie pokazywałem, bo nie chciałem, ale teraz pokażę, bo 6 raz wypada, co? O proszę, Gigi Donnarumma. Myślałem, że to jakiś będzie bolec pokroju... Nie wiem, kto ma 8-3 albo 8-4 z Włoch. Tonali na przykład, albo jakiś inny słaby grajek, ale... Donnarumma dobry foder. O, będzie, bo szybko jedzie. Trapik, od razu po Donnarumie. Jak coś sobie tak siadłem, bo mi wygodnie. No i znowu 3 duplikaty do wywalenia. Ogólnie, to jakbym miał więcej czasu, to bym ich nie wywalał, tylko bym przepalał na cokolwiek innego dalej, bo no, jak 3 duplikaty squixeluję, to jest 2000. Średnio jeden duplikat na paczkę wychodzi, więc powiedzmy na 200 paczek to 140 koła już w plecy, a ja coś o tym... Aha, no i znowu 3. No to chyba jednak więcej wyjdzie duplikatów na paczkę, ale w poprzednim odcinku mówiłem o tym, że nie warto marnować, więc wy jak macie trochę czasu, to nie marnujcie. Ja go nie mam, więc beka ze mnie. Ja marnuję kasę w tym momencie, ale może na jakiś fajny walkout? Może teraz La Caca, no? Nadal nie. O, David Silva, jego jeszcze dzisiaj chyba nie trafiłem, nie? Czy już go miałem go? O, będzie, znowu Toni Kroos, dobra. W końcu jakiś duplikat wysokoocenionego foderu, na które po cichu trochę liczyłem, a dostałem dopiero po 80 paczkach prawie. Ale nie, no powiem wam, że muszę trochę odpocząć i idę sobie popatrzeć na informy, może coś wylicytuję, bo tańsze są dużo niż były, bo wyszła tam powtórka wymiennej rozbudowy. No, powiem tak, coś niecoś wygrać się udało, ponad 1 000 000 został zainwestowany w tym momencie, trzeba to posegregować i jeszcze coś policytuję sobie i otwieramy dalej. Miałem jeszcze paczkę z Totsem z tych niewymiennych 8 czwórek, 8 trójek i z tego Krosa, co poleciał, więc ta paczka z Totsem będzie na jutro, a dzisiaj wracamy do rozbudów. Sommer chociaż? O, Sommer, dobra. O, szybko jedzie! Dobra, Fabinho. Myślałem, że po raz kolejny Casemiro i trzeba będzie gdzieś przepalać, ale Fabinho git, kolejny walkout, to na pewno cieszy. I po raz kolejny Jesus Navas prześladujący mnie dzisiaj. Patrz tego typa, no znowu wraca. Sterling Foden. No, jego też dzisiaj jeszcze nie było. W ogóle każda karta, której gdzieś nie... Nie.
Ty, jeszcze dwie 8-4, których nie miałem, dobra. Ale każda karta, której dzisiaj jeszcze nie było, naprawdę przywraca mi nadzieję w ten opening, bo... No nie wygląda to za ciekawie, no nie powiecie, że jest git. Chociaż to jeszcze sporo paczek, wiadomo, ale... No ale wiecie, jak człowiek otworzy tyle i nic nie dostaje, to już tak... Trochę się odechciewa. O, jak widzi paczkę pełną duplikatów. O, bramkarz i to wyżej oceniony, proszę bardzo. Manuel Neumayer 90. Zaskoczy ktoś jeszcze w środku? Oczywiście, że nie. Ale też znowu dobra pak. 8-3, 8-4, 90. Biorę w ciemno. Lakaka w końcu, znowu hazard. Znowu on. O, Bernardo Silva z Jorginho, to dobra paka. Pominąłem, bo... A nie, Bernardo nie pikseluje. Pominąłem, bo już, kurde, chcę to przyspieszyć trochę. O, Marezik, kolejny walkout. No i bardzo dobrze. Ale niewymienny. Dobra, to nie będę marnował. Dobra, jakieś 100 rozbudów już jest za nami i powiem wam tak, totalny syf poleciał. No wiadomo, jest trochę foderu, który jakoś to tam zwraca, ale co chwilę 3 duplikaty teraz lecą i no, nie shapeshift teraz, tylko level upa jak nie było, tak nie ma. I powiem wam tak, co sądzicie na temat tego, żeby 200 rozbudów na jakby za tydzień, na kolejną drużynę zamienić po prostu na 200 pików jak będą, bo piki po pierwsze przyjemniej się otwiera, po drugie wydaje mi się, że w pikach jest większa szansa na cokolwiek, nie wiem dlaczego, ale tak sądzę. No i po trzecie już przestaje mi się fajnie otwierać te rozbudowy. Na początku było spoko, ale po takim czasie... O, walkout Parejo. Po takim czasie to już, no, nie jest przyjemne tak bardzo otwieranie tych rozbudów, a ja nie lubię tak nieprzyjemnych rzeczy robić w FIFA. Wolę, jak jest przyjemnie. Jak ktoś powie, że zarabianie jest nudne, albo granie Food Champions, to jak coś ja serio lubię i mi się serio fajnie gra. O, w końcu Lakaka! Do 3 razy sztuka chyba, bo 2 razy był hazard. Wyprosiłem. Co chwilę 3 duplikaty lecą teraz. Przyzwyczaiłem się do tego widoku, ale no, za każdym razem jak je wywalam, to tak delikatnie boli. Taka żyłka handlarza, trochę Janusza, no boli, że muszę to wywalać. Znaczy, nie muszę, ale z drugiej strony, o, trencik chyba, nie wiem, czy go przepalałem, czy nie, ale no boli trochę, że co chwilę quickseluję te karty. O, kolejny walkout, nice, Rodri, ale no, te walkouty to już aż tak nie cieszą jak na samym początku. Luis Diaz, 8-4, które jeszcze dzisiaj nie trafiłem. Po ilu paczkach? 130 chyba dalej można trafić 8-4, której jeszcze nie mam. No, niecałych 130, ale no, ucieszyło mnie to. Nie wiem dlaczego aż tak bardzo. O, i od razu Karim Benzema 91, dobra, może na te ostatnie paczki coś się rozkręci, bo ja już wiarę kompletnie straciłem. Jest i Depay 8-5, ale ja już nie będę nawet 8-5 pokazywał. Same walkouty albo jak mi coś ciekawego do głowy przyjdzie powiedzieć. Serio, chcę, żeby to szybciej poszło. Już zresztą na kamerce widzę, że ciemno się aż za mną zrobiło, bo no troszkę się ściemniło od czasu, od kiedy zacząłem to nagrywać. Paczka bez duplikatów, wow, to też święto. Wow, nareszcie walkout, bo chyba jakieś 20 albo 20 paru paczkach bez walkoutu, no wow. O, kolejny walkaucik, Laporte, jeszcze jego dzisiaj też nie było. O, walkaucik, w końcu, znowu, po 20 jakichś paczkach, Tomeczek Miller zawitał. O, Kessi też dzisiaj po raz pierwszy. Modric będzie, nie Modric, Brozovic, też jego dzisiaj nie było. Zostało 30, bo jedną mam taką za jakąś składową o coś i jedną z Totsem na jutro sobie to zostawimy. No i co, 170 paczek, walkoutów nawet nie wiem ile, bo nie liczyłem, bo nie chciało mi się tego liczyć już później. Level upa żadnego, no i rany na psychice, że siedzę tu od półtorej godziny i to otwieram. O, jest level up, w końcu! No ale, korona, no cóż. No dobra, no lepszy taki korona niż nikt, nie? No przynajmniej jest level up. Wiadomo, liczyło się na lepszego jakiegoś, ale... No ale no co ja mogę liczyć? Na co ja mogę liczyć z tych pików 80? Znaczy pików, już mówię piki. Z paczek 3x80+. No ważne, że jest przynajmniej jeden. O, kolejny Benzema wypadł. Ty, ja pominąłem niechcący. Dobra, to trzeba go gdzieś przepalić. O, Cristiano Ronaldo, proszę państwa, kurde, tyle polowałem na niego, w sensie, może nie polowałem, ale zawsze jak wypadała Portugalia, to sobie myślę, o, Chris Rolo, fajnie będzie zobaczyć, no, nigdy to nie był on, ale dzisiaj jest, już widzę, że na kamerce to już praktycznie mnie nie widać, więc, no, musicie tylko domyślać, ile mi to zajęło. Kolejny walkoutik, kolejny Toni Kroos, ale... Czy ja mam go gdzie w tym momencie przepalić, czy już go przepaliłem? O, nie, dobra, nie, w sensie nie mam go już. I kolejny walkoutik mamy, Thiago Silva, no w tych ostatnich paczkach zaczęło sypać, ale to mi nie zrekompensuje tego wszystkiego. I kolejny walkout pominąłem, David De Gea, ale... Ale no,
No to za mało jest, nie? Ile tam zostało tych rozbudów? Chyba z 5 i 6 dokładnie zostało, więc można już sobie takie małe podsumowanie tego wszystkiego zrobić. Ogólnie tak, mam praktycznie... O, Busquets, no nie wiem czy mam. Dobra, najwyżej skwikseluję, nie chcę mi się go już teraz nigdzie myśleć, gdzie wrzucać, ale nie mam, to git. Ale wracając, to mam praktycznie wszystkie możliwe karty 80. Wszystkie możliwe karty 8-1, 8-2, 8-3 i 8-4 i to są... jedyne plusy, nie? Naprawdę, to są jedyne plusy. No wiadomo, powypadały tam 8-5, 8-6, 8-7, czekaj tego Gerarda wystawię. 8-8, wypadł foder wysoko oceniony, wypadł level upik. Może ja mam po prostu jakiegoś pecha, ale wydaje mi się, że to po prostu taki drop. No w lipcu, żeby aż serio tak mało leciało, to troszkę jestem niezadowolony, ale no jak mówiłem, są plusy. Mam praktycznie wszystkie możliwe 8-3, 4, 2, 1 i 80. Jak nie wypadnie duplikat, w sensie jak nie będzie paczka z 3 duplikatami już teraz, to jest naprawdę cud nad Wisłą i nie wiadomo co. Ale zostały dwie, pokażemy sobie. Pierwszej są ekrany, walkoutu. O, jednak jest walkout. Jak coś, to ja dalej nie wiem, jak się ten walkout rozpoznaje. No sorry. Że niby jakaś kamera jedzie w lewo coś, ale mi się nawet nie chce nad tym myśleć, bo przyjemniej mi się zaskoczyć właśnie takim Alisonem, niż myślą, że nic nie ma, niż ten. Aha, to była ostatnia, dobra. To już sobie zostawimy na jutro. Jutro też zrobimy jakiś gruby opening, bo... Znaczy gruby, nie gruby. Powiem tak, no paczki będą solidne, bo się odświeży ta rozbudowa. 83x25. O, jest kolejna premia za Food Champions. Wyszło chyba to dzisiaj, tego nie widziałem. Chyba na miękko, wygrane La Liga i wygrane Ligę, coś się z tego wykmini, ale... Ale za Savaniera mamy paczki, paczka Toc, paczka Shapeshifter, inne paczuchy. No i coś jeszcze się zrobi na jutro, nie? Zrobi się Shapeshifter Pika albo Toc Pika 93+, zrobi się ikonę i... No i zobaczymy, oby jutro było lepiej. Ja się z wami żegnam, cały na czarno, bo już ciemno trochę. Pozdro, mam nadzieję, że wam lepiej powypadało i... No i do jutra o 13, jak każdego dnia. Nie wiem, jak ja to zmontuję do jutra, bo ta surowa ma 2 godziny ponad.